Dobra, Ginger, jeszcze musimy trochę poczekać, bo Tommy i Angela dopiero idą ze sklepu, ale kupiłem ci lejsiki, więc zjedz sobie, bo naprawdę są pyszne. Dobrze, zjem i poczekam. Few moments later. O, już idą. Dobra, już jesteśmy, możemy już jechać, Ben. Dobra, jeszcze po Hanka skoczymy. Bo został jeszcze w swoim programie informacyjnym. Trzeba tam podjechać, muszę im powiedzieć, że ja tu po niego przyjadę, bo mnie kurde nie wiem, czy wpuszczą na ten parking. Dobra, Ben, to ja tam się zadzwonię do tego, teraz zadzwonię do Larego, bo on tam wszystko powie. No, on im tam powie wszystko, że my tu musimy zaparkować, żeby odebrać Hanka i itp. No dobra, dzwonię do niego. Dobra, Hank będzie czekał od razu tam na wejściu przy parkingu. No dobra, pa, już muszę lecieć. Na 11:20 ma tam być. My już jedziemy. Nara. No i gdzie jest ten Hank? O, idzie. No, jesteś w końcu, Hank. Ile można czekać na ciebie? Dobrze, jedziemy już. A ślub. Later. Proszę, to dla ciebie, Angela. Zostaw ją, bo cię zabiję. Kim ty jesteś w ogóle? Dobra, wypierdzielaj, kocie. Wypadnij mi stąd, dalej. Ej, długo ich nie ma. Ej, co to za gość, kurde. Szybko biorę mój pistolet i lecę na niego. Ty knypku mały, pewnie nawet nie masz doświadczenia z taką bronią. Dawaj mi tą broń, skonfiskuję ją i może tu policja zaraz przyjechać, bo kiedyś policjantem byłem. I niedługo znowu nim będę, bo już niedługo przyjmuję do pracy. Więc lepiej od razu się poddaj, zamiast się poniżać. Bo policja da ci jeszcze pewnie więcej, jak nie oddasz mi tej broni. Więc w więzieniu trochę zaposiedzisz. A wiesz co, spierdzielam stąd. No i uciek. A i tak moim koledzy go tam złapią i za kratki. No dobra, pora już jechać na ten ślub. Dobra, chodźcie już. Jedziemy! Jakie to piękne.